Siema, witajcie w dzisiejszym odcinku na kanale Historia Zwyczajna. Po ostatnim filmie, gdzie odwiedziliśmy tereny bardzo ciepłe, czyli grecką Spartę, przenosimy się na nieco chłodniejsze ziemie, czyli do okupowanej Warszawy. Porozmawiamy sobie o tym, co wydarzyło się w 1943 roku na jednej z warszawskich ulic, bowiem doszło tam do niespotykanej rzeczy. Aby być na bieżąco z odcinkami, które pojawiają się na kanale Historia Zwyczajna, zostaw pod spodem subskrypcję, dzwoneczek oraz łapkę w górę i udostępnij koniecznie ten odcinek, aby dotarł do jak największej ilości osób. Trzeba przyznać, że Polacy od wieków mają dar do swego rodzaju psucia krwi okupantom, bo już w 1908 roku legendarny wódz Józef Piłsudski, działacz wtedy Polskiej Partii Socjalistycznej, nie mając kompletnie pieniędzy na działalność opozycyjną, postanowił, że wraz z bojówkami napadnie na pociąg jadący do Sankt Petersburga. Oczywiście ta lokomotywa przewoziła ogromne ilości pieniędzy, dlatego było to niezwykle ryzykowne, ale też opłacalne dla Piłsudskiego. No i tutaj może narodzić się pytanie, właściwie dlaczego Polacy chcieli napaść na jeden z największych banków III Rzeszy? No powodów możemy tutaj wymienić kilka. Pierwszym z nich był kompletny brak środków w Armii Krajowej. Nie miano już pieniędzy na kupowanie broni, amunicji i po prostu przeprowadzanie różnego rodzaju akcji dywersyjnych. Oczywiście rząd w Londynie starał się zapewnić Armii Krajowej jakieś tam środki, ale po pierwsze były one kompletnie niewystarczające, a po drugie ich transport był najzwyczajniej w świecie bardzo niebezpieczny i w razie wsypy mógł nieść za sobą ogromne i niepożądane konsekwencje. Kolejnym czynnikiem może być chociażby to, że Polacy chcieli najzwyczajniej w świecie ośmieszyć wielkich panów Europy. No bo jak to? Przecież tak chroniony bank mógł zostać tak łatwo okradziony? No takie coś wywołałoby ogromne zażenowanie w szeregach niemieckich i ich opinia bardzo by spadła. Może też zastanawiać was sama nazwa akcji, no bo w centralnej Polsce nazwać akcję Góral, no to nie jest Podhale ani żadne inne Zakopane, tylko Mazowsze. No otóż sama nazwa wywodzi się od nazwy, jaką określano banknot 500 zł podczas okupacji niemieckiej. No i rozważano kilka możliwości przeprowadzania tej akcji. Pierwszą z nich, zdecydowanie najśmielszą, było po prostu wbicie z tak zwanego partyzanta do gmachu tego banku i po uprzednim wystrzelaniu całej tam znajdującej się jednostki, zabranie ze skarbca tych pieniędzy i przewiezienie ich w bezpieczne miejsce. Oczywiście wiązałoby się to z ogromnymi stratami i byłoby bardzo mało możliwe do zrealizowania. Rozważano też chociażby napad na jeden z pociągów przewożących środki do tego banku. Oczywiście Polacy się bardzo specjalizowali w takiego rodzaju akcjach, natomiast wiązałoby się to też z dużymi stratami oraz z dużym przedsięwzięciem logistycznym. No i była też trzecia opcja, czyli atak na konwój niemiecki w jednej z ciasnych warszawskich uliczek. I właśnie na taką możliwość zdecydowała się Komenda Głównej Armii Krajowej. Plan zaczęto wcielać w życie. Przygotowania do boju trwały aż 14 miesięcy. No ale żeby przeprowadzić napad na bank, trzeba było też mieć w nim swoich ludzi. O to oczywiście polscy partyzanci bardzo dobrze zadbali, ponieważ zwerbowano tam dwóch pracowników, którym nadano kryptonimy operacyjne Michał 1 oraz Michał 2. Tego zadania miał się podjąć legendarny oddział KOSA i prawdopodobnie on by tego dokonał, gdyby nie jeden mały szczegół. Otóż doszło do wsypy na jednym ze ślubów partyzanckich. Niemcy aresztowali z wszystkich znajdujących tam się ludzi i z oddziału, który tworzyło 55 osób, zostało ich niecałe 13. Jednak nawet taki fakt nie złamał morali naszych walczaków i postanowili oni, że podejmą się wykonania tego zadania. No i skompletowano nowych żołnierzy, nowych partyzantów i tak przeprowadzano różnego rodzaju rozpoznania, wywiady i tym podobne. I nadszedł dzień 5 sierpnia 1943 roku. To właśnie wtedy był pierwotny termin przeprowadzenia tej akcji. No i wszystko super pięknie, 60 milionów złotych polskich jedzie w konwoju, ale Polacy zapomnieli o innej rzeczy. I poinformowali części swoich oddziałów. Brawo dla wszystkich. Była to grupa stenistów, czyli osób, które stałyby z legendarnymi maszynami bojowymi, czyli z karabinami Sten. Mieli oni ostrzelać żołnierzy niemieckich,
niestety nie zrobiliby tego, bo czekali na rozkaz do działania w jednej z kryjówek. Jednak znów Polacy się nie załamali i postanowili, że spróbują jeszcze raz i 12 sierpnia 1943 roku akcja już finalnie doszła do skutku. Wykonawców powiadomiono słowami: ciocia zajechała. Był to kryptonim tutaj, w którym chodziło o to, żeby zamarkować tu słowa, żeby nikt się nie domyślił, o co chodzi. Zatarasowano barierką przejazd na ulicy Miodowej i konwój był zmuszony skręcić w ulicę Senatorską, gdzie czekali już na niego żołnierze. Kiedy konwój znalazł się na ulicy Senatorskiej, ich oczom ukazał się pojazd, który blokował kompletnie przejazd. Na domiar jeszcze złego tutaj dla osób, które ten konwój przeprowadzały, było to, że Polacy wypchnęli wózek, którym kompletnie zatrzymali ciężarówki przewożące pieniądze. Polacy ostrzelali tutaj konwój, 6 Niemców zginęło. Wkrótce nadjechał jeszcze jeden z oficerów Wehrmachtu, który usłyszał strzały, jednak i to nie pomogło wyjść Niemcom z opresji i Polacy ukradli około 106 milionów złotych okupacyjnych. I tutaj właśnie mogliście przed chwilą usłyszeć opis rozbudowanej akcji, jak wszystko po kolei wyglądało. No i możecie sobie pomyśleć, że wszystko to trwało bardzo, bardzo długo. Natomiast sama akcja trwała około 2,5 minuty, a przygotowania do niej zajęły, przypominam, kilkanaście miesięcy. Say what? No i po akcji rasa panów, Niemcy wpadli po prostu w szał. Byli tak oburzeni, że dali się tak łatwo podejść, że Polacy ich wykiwali, że natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Oferowali 1 000 000 złotych za pomoc w ujęciu sprawców, a 5 milionów za pomoc w odzyskaniu skradzionych pieniędzy. Oczywiście Polacy ich wyśmiali, a Komenda Główna Armii Krajowej postanowiła sobie zrobić z nich bekę, ponieważ powiadomiono Niemców, że przy ulicy Plac Zamkowy mają się spotkać z agentami, polscy partyzanci, i przekażą im informacje na temat tego, gdzie ukrywają się sprawcy tego całego zamieszania. No a kiedy niemieccy agenci przyszli na właśnie Plac Zamkowy, co ujrzeli? Kolumnę, na której jest Zygmunt III Waza, czyli jeden z królów polskich. Tą kolumnę z pewnością każdy z Was kiedyś raz widział. No i dziwić może też brak represji ze strony Niemców bezpośrednio w nawiązaniu tutaj do tego czynu. Otóż Niemcy nie wiedzieli, czy tą akcję przeprowadzili zwykli rabusie, czy była to sprawka Armii Krajowej. Dlatego nie zdecydowano się wyciągać żadnych konsekwencji wobec Polaków. I całe szczęście, bo ocaliło to prawdopodobnie życie bardzo wielu osobom. Jak upamiętniono to całe wydarzenie? Otóż w latach 50., czyli już za lat, kiedy rządzili w Polsce komuniści, odsłonięto tablicę upamiętniającą tutaj akcję Góral. Dzisiaj natomiast, w czasach bliższych nam, możemy obejrzeć chociażby odcinek Czasu Honoru zatytułowany Reichsbank, który opisuje dokładnie całe to zajście. No i to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli spodobał Wam się ten film, to koniecznie stawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten odcinek, aby dotarł do jak największej ilości osób. Ode mnie to byłoby wszystko i trzymajcie się. Siema!